Cześć wszystkim, z tej strony Jimmy i dzisiaj zagramy w The Hunter Primal, czyli jak przetrwać w świecie dinozaurów. Co mogę powiedzieć? No, jak oglądaliście już filmik zapowiadający grę, to mniej więcej możecie wiecie czego się spodziewać, czyli dinozaurów, przetrwania, kilka broni, niewiele. No i mało staminy do ucieczki i prawdopodobnie krótki czas przeżycia, czyli w trzech lewach The Hunter Primal. I co mogę powiedzieć? No, gra jest trochę taka... mocno, jak na początku gramy, taka, która wchodzi nam w psychikę, tak, bo uciekamy, cały czas uciekamy, no takie są dość częste, ale polecam, bo jest naprawdę gierka super. Jeżeli ktoś by chuj, to na wstępie mówię, że warto zapłacić te 60 zł, jeżeli kupimy w dolarach, bo w euro tak trochę się nie opłaca, szczerze mówiąc. Jest różnica trochę dużo, z akurat 90 zł, to mi się wydaje, że póki co ta gra nie jest warta. Ale ja się skusiłem, bo powiem szczerze, że nie żałuję. Dobra. Ja startuję już z dużym ekwipunkiem, bo mam coś tam zachowane, ponieważ grałem wcześniej. Mam odkrytą tak mapę, jak w Hunterze wygląda tak mapa. No i to wygląda mniej więcej tak, że mapę odkrywamy jak idziemy, odkrywają się różne pudełka i tak dalej. Shit, raptory, dobra. Ile ich jest? Dwa. Teraz mamy dwa wyjścia, nie, ja muszę być wprost. To pobiegniemy. Tak, zacznijmy może po kolei, bo już się gubię. Zwierzęta w tej grze działają inaczej niż w The Hunter. W The Hunter jak biegaliśmy, zwierzęta płoszyliśmy. Tu jak biegamy, to działamy jak wabik, czyli zachęcamy zwierzęta do tego, żeby na nas polowały. Dźwięki są mega, grafika mi się wydaje, że jest nawet lepsza niż The Hunter. Coś tam niby podrasowali w teksturach, ale to sami musicie zobaczyć, bo ja nie jestem specem od tego wszystkiego. No i oczywiście jest tak dynamiczna pogoda, trochę lepiej wyglądają modele graczy. Trochę. Musimy uważać. Mieć oczy dookoła głowy, bo raptory potrafią wyskoczyć z nienacka i po prostu nas zabić, a ekwipunek, który mamy uzbierany, to po prostu stracimy, tak? Aktualnie mam trzy gatunki. Słyszycie? Teraz tak posłuchajcie, tak jest w nocy, 23:30. I słychać tylko takie hałasy różne. BU! Jest tam ta szmata. Wszystko powiem. To uciekamy, dobra. Zapieprzamy. Szkoda amunicji póki co. Ale że mówiąc, że to są psychiczne, to takie wysokie chaszcze, to jest masakra jakaś. Bo niewiele widzisz i czasami te raptory właśnie czają się w tych krzakach, wchodzisz, a to nagle przyszedł przed tobą i cię gryzie. Więc to nie jest dla ludzi o słabych nerwach, od razu mówię, bo nie ma tu jakiejś krwi, tak, takich bebechów, flaków latających. No ale też, no naprawdę to jest tak jak człowiek był w lesie w nocy, tak, czyli człowiek ma jakieś schizy, że tak powiem, także przesłyszenia, przewidzenia, to tu jest to samo, dosłownie, jeden tylko. Te dźwięki są straszne, naprawdę. Nie chcę nic mówić, ale sram ze strachu. Jeszcze grałem prawie na najwyższych ustawieniach. Na niższych pewnie wszystko widać z daleka. Ale w tej grze nie chodzi o to, żeby wszystko widać. Właśnie, żeby widzieć jak najmniej i widzieć tylko to, co chcesz.
Właśnie to jest sens tej gry. Dalej za nami idzie. Czasami wydaje mi się, że moje kroki to są kroki tego raptora. Albo innych. O, chyba tam jest. Tak, jest za nami. A nie, to inny. Daleko przed każdym razie. Okej, słyszycie dźwięk? To jest dźwięk skrzynki. Takie skrzynki są robione po całej mapie. O, ekstra. Zajebiście. Dobra. Wrzucamy sobie backshota. Przeładowujemy do pompki naszej. Lecimy. Dobra, ja już się tak totalnie odwracam do ma. Jak zaczynamy po śmierci, tak? Albo od pierwszy raz grę mamy do dyspozycji tylko łuk i 10 strzał. No i fragment mapy. No i mamy przetrwać, tak? Mamy szukać skrzynki, przetrwać ataki dinozaurów, albo ich unikać. Bo jeżeli właśnie chodzimy tak jak ja teraz, to wabimy dinozaury. Zachęcamy je do tego, ujawniamy swoją pozycję. Czyli w sumie ja robię jeden wielki błąd, ale wiesz co? Ja ich wszystkich jebię. Dobra, by się przydało wyhealować trochę. Dobra, trochę się podleczyłem. Tu mamy takie właśnie, ten miałem mały. Tam taki wygląd swój, wygląda mniej więcej tak, to już wam wszystko pokazywałem. Dobra, jest godzina 10:32. Spróbujemy się dostać do składu amunicji, bo już grałem trochę i pamiętam, że chyba tu jest, w tym miejscu, tu. Powinniśmy tam mieć coś. Jak tylko przetrwamy. Mamy całkiem sporo amunicji, broni, więc może nam się udać. Szczerze mówiąc, to już mam psychę zjechaną, naprawdę nie będę spał gdzieś się chyba. Niby jest jasno, ale aż mi ciary przychodzą normalnie po rękach. W multi jest o tyle, wiecie, wygodnie, że mogę sobie z kimś pogadać, tak? Chociaż ostatnio srałem ze strachu, jak tyranozaurów nas goniły. Jest ładnie kolorowa, tak. Słyszałem raptora, nie chcę nic mówić. I to już takiego warczącego. Z głodu. No i chyba jest tak, tu są, dobra. Mówiłem, że one są wszędzie. Gorzej jak nie jest sam jeden. Jeszcze tego mam tam na plecach. Zaryzykował się zasiedzieć, gdzie one są? Szczerze mówiąc, tego nie widzę. I nie wiem, czy się cieszyć, czy nie. Dobra, biegniemy do góry. Może im dalej, tym lepiej. Tamtego też nie widać, co nam plecy robił. O. I właśnie taki connection to game server się sami pojawiają, jest offline. Jeżeli macie z tym problem, że wam się takie coś pojawia, to naciskacie escape i wchodzicie do gry z powrotem. Możecie sobie grać, nie ma problemu. No, on tam jest na dole, on tam jest. Nie wiem, czy miałeś słuch zawodzi, ale mi się wydaje, że słyszę T-Rexa chodzącego. A nawet nie mamy staminy napełnionej, żeby uciekać przed nim.
amunicją, którą mam i tym kalibrem, to ja mogę go jedynie połechtać po ogonku. Trochę kropkę źle postawiłem, bo ona ta zaraz ci antena, taka będzie ta stacja meteorologiczna, to jest, jak dobrze pamiętam. Już tam chyba nie widać, ale to będzie tu na tej górce, o, przed nami. Nawet zmienię kropkę. Pod linkiem opisu filmu wrzucę tam tylko mapkę, którą mam już z poprzedniej gry. Tam kilka punktów odblokowałem już na dole, więc mam nadzieję, że wam pomogą. Naprawdę nie lubię chodzić po tych haszczach sam. Widzę raptora. Dwa, trzy. Z prawej. Jeszcze jeden tu jest bliżej chyba. Teraz pytanie, zdążymy dobiec? Dobra, trzeba zrobić to inaczej. Biegniemy tam. Trzeba wyjść na jakiś otwarty teren. Shit. One właśnie, nie powiedziałem, dinozaury się tu komunikują. Wymieniają się informacjami, czyli gdzie w danym momencie się znajdujemy my. Tak? Czyli jak jest jeden, zabijemy go i wcześniej się skomunikuje z nimi, to powiem, że my jesteśmy tu i przychodzi ich więcej. Wcale mnie nie cieszą te dźwięki. Muszę wam powiedzieć. Jeszcze to nie są dźwięki atakujące, tylko że oznajmiające, że ktoś tu jest. Prawdopodobnie nasz obiad. A jak już warszą, to już nie jest tak kolorowo. Kurde, znowu będzie connection loss. Aha, tyranozaur gdzieś tam jest. Zaraz tu przyjdą, bo to już niedaleko. Dobra, patrzymy co tu mamy. Kurwa, jeszcze jedna strzelba. Dobra, to strzelby nie potrzebujemy. O, jest. Rzucimy sobie kamienia, żeby tu przyszedł. Ok. Dobra, idzie. To jest... Tak jak w The Hunter. Płuca. Serce. Najlepszy strzał. Widzę kolejnego. Kurwa, tyranozaurus. Shit. Kurwa, jeszcze jedna strzelba. Potrzebuję tych strzelb. Ja mam krótko. Albo możemy się z nim zmierzyć. Bo raczej tu nas zabije. Chyba tu wejdzie, nie jestem pewien. Tak mi się wydaje. Rzucimy kamienia. Zmienimy sobie na sługa. Zaryzykujemy totalnie. Co tam, że sobie znajdę ekwipunek. Tylko liczę na to, że tu nie wejdzie. Widzisz ten ekran się trząsący? On tu idzie! On tu idzie, kurwa, już mam ciary. Jest tu z naszej prawej. O, kurwa, nie, nie, nie możesz mi tego zrobić. Nie. No, lost connection to the game server, no. Cholera. Nie. Dobra, wróciliśmy. Coś się jebie, nie wiem co.
Patrzcie, wkurwimy go trochę. Gdzieś tu jest. Ja go nie... O, już tam stoi. O, właśnie tam, widzicie? Może bym tak zajebać z backshota, co? Tako? Biegnie na nas. Dobra, schowamy się. Możesz ty w pizdę, kurwa, o chuj chodzi. Ja pierdolę. O kurwa, moje serce. To jest kurwa niemożliwe. Kurwa nie, no w sumie chyba z góry nas wyjebał, ale nie, kurwa, śmieciary przeszły, ja pierdolę. O chuj. Sorry za wulgaryzm, ale o. Aż ten, o. Pobiegniemy tam jeszcze raz, jeszcze nie będę. Ja jak wpłynę kondycyjską. Teraz się triceratops się odezwał. Ale ja nie jadę jak w punku, kurwa. Tak się kończy wkurwiany T-Rex. Ja pierdolę. No. Naprawdę, no, masakra, ja myślałem, że kurwa tam nie wejdzie, no. Kurwa, co już nie ma w ogóle żadnego z tego schronienia przed nim. No, wkurwiają te Lost Connection, strasznie. Nie wiem, o co chodzi. Jup, siup, 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 siup. Zresztą, że teraz nie mamy jeszcze żadnej broni. Więc, kurde, jak nas zaatakują raptory, czyli taki T-Rex, nie będę ciekawy. Jakiś T-Rex. Ten T-Rex tam jest, czeka na nas. Nie tylko idę odzyskać swój ekwipunek. Może to nie jest zbyt rozsądne, kurwa, ale trzeba to zrobić. Bo fajne rzeczy były. Ale bardzo to mi zależy na powkurwianiu tego T-Rexa. Ja powiem wam, jak tak nie przeklinałem na filmach, to tak po prostu przy tej grze już nie mogę, bo psychika mi wyrabia. Po prostu naprawdę emocje, po prostu idziesz i zastanawiasz się, zjecie czy nie, przechytrzysz go, nie przechytrzysz go, no.
Minimalizacja pomaga, widzę, ale wtedy przestaje mi nagrywać film. Niestety. Co wy na to? Zajebiemy mu pestkę? Ja bym chętnie zajebał pestkę. Chyba nam się udało przetrwać tym razem. Nie chcę nic mówić, ale naprawdę mam ochotę mu wyjebać pestkę. O, gdzieś tu jest. Słyszę go. Znaczy, to nie jest zbyt rozsądne i mądre. Widzę go. Jest w lesie. Tam jest jego ogon, wystaje. Chyba bym go trafił, tak mi się wydaje. Dostał, ale chyba się nie wkurwił za bardzo. A ja może jednak się ten zorientował. Chyba się teraz zorientował. Mam nadzieję, że on jest taki głupi. Miałem z nimi wcześniej do czynienia. Mniej więcej wiem, jak one tam funkcjonuje ich AI. Cholera.
Cholera, mo. Fucking connection loss. Spierdolać, bo nas goni. Ten muziel chyba strzelamy ten w ziemię. Zdję nas. Kurwa. Pobugowana gra, ale jest tak nieźle. Dobra. Na dzisiaj to było wszystko. Na razie do następnego. Trzymajcie się.